Na przestrzeni XX wieku można naliczyć sporo wojen, a w nich uczestniczący żołnierze oprócz sprytem, zdolnością do wytrzymywania surowych warunków polowych, odporności na ból, stres i niewygody, musieli jeszcze w przeważającej części umieć pokonywać wroga. To do jakiego stopnia potrafili eliminować przeciwnika i siać spustoszenie w ich szeregach, przekonamy się tu i teraz, dzisiaj, prosto z mostu. Zapraszam! Rozpoczynamy od Jogindera Singha, żołnierza wojska indyjskiego, który pośmiertnie zasłużył sobie na najwyższe indyjskie odznaczenie wojskowe. W 1936 roku zapisał się do brytyjsko-indyjskiego wojska i tak służył w wojsku lat 26, kiedy wybuchła wojna indyjsko-chińska w 1962 roku. Chińska Republika Ludowa pragnęła zagarnąć część wyżyny tybetańskiej Aksai Chin. Działania wojenne rozpoczęli Chińczycy i po upływie miesiąca chińska armia ludowo-wyzwoleńcza przyłączyła Aksai do swojego kraju. Do regionu himalajskiego konfliktu trafił Joginder Singh, gdzie wraz z 20 żołnierzami bronili swojego posterunku przed atakiem 500 Chińczyków. Joginder popisał się największą skutecznością. Osobiście położył nieco ponad 50 wrogów. Rzecz jasna, XX wiek to czasy dwóch gigantycznych konfliktów globalnych. Kolejny pretendent do miana najskuteczniejszego żołnierza to Dmitrij Fiodorowicz Ławrinienko, czyli najskuteczniejszy sowiecki czołgista II wojny światowej. Również, tak jak jego poprzednik, otrzymał pośmiertne odznaczenie, tym razem bohatera Związku Sowieckiego. Zanim trafił do wojska, był nauczycielem, statystykiem oraz kasjerem w banku. Poszedł do wojska na ochotnika, uczestniczył w inwazji na Polskę w 1939 jako dowódca czołgu i w ciągu zaledwie 2,5 miesiąca walk zdołał zniszczyć 52 wrogie czołgi i działa samobieżne. Po zniszczeniu ostatniego swojego 52 czołgu trafił go odłamek pocisku moździerzowego. No i był Dmitrij i nie było Dmitrija. Żaden inny czołgista na świecie w czasie II wojny światowej nie miał takiego wyniku jak Ławrinienko. Następnie trzykrotny bohater Związku Sowieckiego urodzony na terenie Ukrainy, sowiecki as myśliwski II wojny światowej mający największą liczbę zwycięstw powietrznych, jeśli patrzeć na pilotów koalicji antyhitlerowskiej. Iwan Kożedub zdołał zestrzelić 62 samoloty wroga. Należy do tego brać pod uwagę, że sowieckie samoloty pozostawiały wiele do życzenia technicznie, zatem tym bardziej należą się wyrazy uznania. Rozpoczął swoją przygodę ze zestrzeliwaniem wroga w stopniu podporucznika. Zakończył zestrzeliwaniem maszyn już nad Berlinem w stopniu majora. Jako pierwszemu udało mu się zestrzelić super nowoczesny niemiecki myśliwiec odrzutowy ME-262, a po wojnie został marszałkiem lotnictwa Związku Sowieckiego. Lista najwybitniejszych żołnierzy XX wieku byłaby niekompletna bez Czerwonego Barona. Manfred Albert Freiherr von Richthofen, Niemiec, największy as myśliwski doby I wojny światowej, odniósł wszakże 80 oficjalnych powietrznych zwycięstw. Mawiano o nim, że jest Czerwonym Baronem, ponieważ pomalował swój samolot na czerwono. Zestrzelili go Australijczycy, tak najbezpieczniej ująć, bo co do tego, który konkretnie żołnierz go zestrzelił, trwają spory po tak naprawdę dzień dzisiejszy. Jednym z najlepszych czołgistów II wojny światowej był niemiecki żołnierz Kurt Knispel. Ten mógł się poszczycić zniszczeniem aż 168 wrogich czołgów. Część historyków jest zdania, że Knispel, posługując się czołgiem, wykazywał niezwykłe zdolności snajperskie. Celnością popisywał się w Tygrysie uzbrojonym w 88-milimetrowe działo, gdzie był celowniczym. Potem został dowódcą. Słynął z błyskotliwego kalkulowania, jak trafić najskuteczniej. Przed zakończeniem wojny uległ przeważającym siłom sowieckim i nie doczekał się końca wojny. Teraz wracamy do I wojny światowej i trafiamy nad morze, a raczej pod morze. Lothar von Arnold de la Pierre, choć urodzony w Poznaniu, to Niemiec. Takie czasy. Zasłynął jako najskuteczniejszy dowódca U-bota w historii, gdzie posłał na dno aż 194 statki. O dwóch małych okrętach wojennych już nie wspomnę. Rozumiał broń podwodną jak nikt inny. Przykładowo podczas jednego z patroli na Morzu Śródziemnym w ciągu 26 dni na przełomie lipca i sierpnia 1916 roku zatopił 54 statki. W 1941 został wiceadmirałem i zginął w wyniku katastrofy lotniczej. Mimo 166 cm wzrostu i 51 kg wagi, Audie Murphy był wielkim Amerykaninem. Kiedy II wojna światowa dobiegała końca, odesłał z tego świata aż 240 żołnierzy. Na początku wojny usiłował dostać się do wojska na ochotnika. Z początku go nie przyjęli, no bo był za młody. Dzięki temu, że jego siostra przedstawiła sfałszowane zaświadczenie o jego wieku, jednak się dostał. Ach, te kochane siostry! 3 lata w Europie po 9 sporych kampaniach z szeregowego zamienił się w podporucznika. Zasłynął z tego,
że w 1945 wskoczył do płonącego czołgu pełnego paliwa i amunicji, który mógł wybuchnąć w każdej chwili. Tam zamontowanym karabinem maszynowym uratował swój oddział, dosłownie kosząc nadciągających żołnierzy Wehrmachtu. Kolejny Amerykanin wstąpił do piechoty morskiej w wieku 17 lat, by niedługo potem stać się najskuteczniejszym snajperem doby wojny w Wietnamie. A że nosił na hełmie białe pióro, to tak go nazwali. Białe pióro. Carlos Hathcock. Oficjalnie na liczniku ma 93 udane strzały, choć jak sam twierdzi, strzałów udanych było więcej, jakieś 300. Dowodem jego skuteczności niech będzie fakt, że Wietcong wyznaczył nagrodę za jego głowę. W tamtych czasach za zastrzelenie amerykańskiego snajpera Wietcong wypłacał 20, może 30 dolarów. Za Carlosa wyznaczyli nagrodę w wysokości 30 tysięcy dolarów. Zasłynął kilkudniowym pojedynkiem z wietnamskim snajperem. Po kilku dniach wzajemnych podchodów wycelowali w siebie wzajemnie, ale to kula Carlosa była szybsza. Trafiła z odległości 1 kilometra w lunetę wietnamskiego karabinu, przelatując przez nią i trafiając wrogiego snajpera w oko. Z USA docieramy z powrotem do Związku Sowieckiego, gdzie w najlepsze strzelała sowiecka strzelczyni wyborowa Ludmiła Pawliczenko. Trafiła łącznie 309 żołnierzy, w tym 36 snajperów. Używając karabinu Mosin, siała spustoszenie. Przed wojną skakała ze spadochronem albo też pilotowała samoloty. Karierę strzelca przerwał jej wybuch pocisku moździerzowego. Po tym nie wróciła już na front, za to objeżdżała Anglię czy USA, namawiając do otwarcia drugiego frontu w Europie. Teraz poznamy najskuteczniejszego asa myśliwskiego w historii lotnictwa, gdzie Erich Alfred Hartmann odbył ponad 1400 lotów bojowych, walczył ponad 800 razy, strącił 352 samoloty wroga, a sam rozbił się 14-krotnie. Trochę ujmy przynosi mu, że aż 345 maszyn to były sowieckie samoloty, no ale samolot to samolot. Uwielbiał atakować zaskoczenia. I jak sam mawiał, jakieś 80% pilotów nawet nie wiedziało, co ich zestrzeliło. Najczęściej błyska atakował, niespodziewanie wlatując w szeregi nieprzyjaciela. Strzelał z wszystkiego naraz, no i uciekał, gdzie pieprz rośnie. Tytuł bohatera Związku Sowieckiego czy Order Lenina mówią same za siebie. Urodzony w rodzinie chłopskiej, Iwan Sidorenko jest snajperem z największą ilością trafionych strzałów. 500 robi wrażenie. Człowieka z takimi zdolnościami postanowiono wykorzystać do cna. Iwan potem wyszkolił 250 snajperów. Po wojnie wypisał się z armii i został brygadzistą w kopalni węgla kamiennego. Jego osiągnięcia jednak to nic w porównaniu z białą śmiercią. A białą śmiercią nazywano najskuteczniejszego snajpera w historii wojen. Jedyny fiński snajper Simo Haiha z jego 705 trafieniami. W temperaturach od minus 20 do minus 40 stopni Celsjusza przywdziewał biały ubiór. Zamiast celownika optycznego stosował muszkę i szczerbinkę, żeby nie odbijać światła i zdradzać swojej pozycji po oddaniu strzału. Polewał też śnieg wodą, aby oddanie strzału nie uniosło śnieżnego pyłu. Z kolei, żeby nie chuchać parą z ust na mrozie, kiedy strzelał, miał włożony śnieg do ust. Sowietom tak zalazł za skórę, że przeprowadzali na niego naloty, angażowali artylerię czy wysyłali swoich snajperów. Został w marcu 1940 roku jednak postrzelony w szczękę. Po wojnie hodował psy. Trzeci najskuteczniejszy żołnierz XX wieku to Hans Ulrich Rudel, który odbył w czasie II wojny światowej 2530 lotów bojowych. To rekord świata. Co prawda 32 razy go zestrzelono, ale Hans zawsze wracał za stery. Jest najskuteczniejszym pilotem niszczycielem czołgów w historii. Jednym z najskuteczniejszych pilotów bombowych i szturmowych. Zdołał zniszczyć 519 wrogich czołgów, zestrzelić 9 samolotów, 150 dział, 4 pociągi pancerne, zatopił 4 okręty czy 70 łodzi desantowych. Atakował także mosty i linie zaopatrzenia. Do końca wojny niestety był gorącym fanem Hitlera, a po wojnie przewodniczył skrajnie nacjonalistycznej partii. Drugie miejsce, srebrny medal i mocną pozycję na liście zapewnił sobie Lafayette Greenpool. Geniusz tego amerykańskiego żołnierza polegał na tym, że pełnił służbę w ciągu zaledwie 81 dni. Przez ten czas swoim Shermanem zniszczył 12 czołgów, 258 pojazdów opancerzonych, dział samobieżnych, ponad 1000 żołnierzy niemieckich, a 250 wziął osobiście, samodzielnie, do niewoli. W cywilu przed wojną uprawiał boks, ale po wojnie do boksu wrócić już nie mógł. Pomimo rozlicznych nagród, odznaczeń, pewien tygrys na tyle strzelił w jego czołg, że odłamek trafił go w nogę, tak że ta musiała być amputowana. Służył do końca swojego życia. Zginął w boju podczas wojny w Wietnamie.
Na pierwsze miejsce trafia niepozornie wyglądający Heinrich Severloch. Ten miał za zadanie bronić wału atlantyckiego w Normandii. 25 metrów od plaży strzelał do lądujących kolejnymi falami amerykańskich żołnierzy. Korzystał głównie z MG-42, a podczas przerw na schładzanie luf korzystał z dwóch karabinów Mauser 98. Media na zachodzie okrzyknęli Heinricha bestią z plaży Omaha. Na stanowisku karabinu maszynowego 62 gniazda oporu zadawał śmierć wrogą niesamowitą. Według źródeł najprawdopodobniej zastrzelił ponad 2000, a nawet 3000 amerykańskich żołnierzy. Kiedy dostał się do niewoli, nie przyznawał się, że to on strzelał. Po wojnie zwolniono go z więzienia na prośbę ojca, bo Heinricha ojciec potrzebował go do pracy w gospodarstwie. Zmarł w 2006 roku. Dzięki bardzo za obejrzenie. Jak się podobało, dajcie kciuki do góry, a jak wam się nie podobało, trudno się mówi. No i dajcie kciuka w bok, jak wam się średnio podobało. Subskrybujcie, jak chcecie obejrzeć więcej. No i dajcie znać, jaki film ma być następnym razem w komentarzach. A my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z was wybierze się na pstrzelicę i strzeli w dziesiątkę. 10 razy z rzędu. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.